Dzień dobry Państwu. Po podniosłej części oficjalnej Święta Róż, po wręczeniu nagród laureatom konkursu oraz zwycięzcom zawodów wędkarskich, za chwilę, drodzy Państwo, koncert orkiestry Dętej, który będę mieć przyjemność poprowadzić. Szanowni Państwo, zanim młodzi muzycy zajmą miejsca na scenie, aby przygotować się do prezentacji programu koncertowego, tytułem wstępu przedstawię Państwu króciutką charakterystykę orkiestry Dętej gminy Końskowola, ale wcześniej jeszcze kilka słów o samej muzyce orkiestr Dętych. Szanowni Państwo, muzyka orkiestr Dętych, tak jak muzyka symfoniczna i koncerty instrumentalne, podobają się publiczności głównie dla ich walorów spotęgowanej ekspresji, bo ile można przywyrazić w muzyce na orkiestrę. Jeżeli pójdziemy na ciekawie zestawiony koncert symfoniczny, to tego wielkiego przeżycia nie zastąpi nam słuchanie muzyki z płyt, z kaset czy z radia. W telewizji, proszę Państwa, można czasem posłuchać koncertu, ale w sumie nie jest to najlepszy środek wyrażania muzyki, gdyż obrazem kieruje ręka operatora błądząca po instrumentach nie zawsze grających, a przecież ważna jest suma, a nie detal. Nie darmo istnieje tu określenie symfoniczna, czyli współgrająca. Pod jedną batutą wielki organizm muzyczny złożony z kilkudziesięciu instrumentalistów wykonuje wielogłosową, bardzo złożoną muzykę i ta złożona całość robi wrażenie ogromne. Tak więc muzykę orkiestr Dętych, tak jak muzykę symfoniczną, możemy zaliczyć do równie pięknych form artystycznych, tak chętnie dziś słuchanych. Szanowni Państwo, można dziś powiedzieć z pewnością, w zasadzie stwierdzić, że właśnie orkiestry Dęte przeżywają swój zasłużony renesans. I za chwilę swój program koncertowy, przygotowany specjalnie dla Państwa, zaprezentuje Wasza Gminna Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta Gminy Końskowola pod batutą Krzysztofa Dąbrowskiego. Miała Straż i Końskowola orkiestrę dętą, która grała w każde święto. Grała wszystkim, mało, wiele, na pochodach i w kościele. Grała hymny oraz roty, stare walce i fokstroty. Różnych miała więc słuchaczy. Dzisiaj również grą swą raczy. Czy niemodne dęte granie, bo chwytliwe strun szarpanie? Na bosaka nie gna nikt za orkiestrą, bo to wstyd? Proszę Państwa, dziś u Państwa przy rocznicy Święta Róż mamy gości z okolicy. Pan wójt dzisiaj witał gości. I proszę Państwa, i do słuchu, i do tańca to zachęta. Gra dla Państwa gminy Końskowola Orkiestra Dęta.
chciałoby się powiedzieć, niech gra orkiestra, artyści ekstra. Bo proszę Państwa, pięknym marszem rozpoczęła swój program koncertowy Orkiestra Dęta gminy Końskowola, którą dyryguje Krzysztof Dąbrowski. Szanowni Państwo, a teraz wraz z dyrygentem, panem Krzysztofem Dąbrowskim, jego orkiestrą zapraszamy Państwa do Wiednia. Jeśli uznamy, że Arthur Sullivan był jednym z najbardziej utalentowanych kompozytorów angielskich XIX wieku, który najlepiej oddawał trendy epoki wiktoriańskiej w Anglii, a Jakub Offenbach we Francji, to powinniśmy przyjąć, że XIX-wieczny Wiedeń uosabiała muzyczna dynastia Straussów. Johann Strauss i jego synowie podbili austriacką stolicę szturmem dzięki lekkiej muzyce, czyli takimi tańcom jak polki, galopy, kadryle, marsze, a w szczególności, proszę Państwa, walce. W ich rękach walc, będący wyszukaną formą austriackiego tańca Lander, niejako zatracił wiejskie pochodzenie i stał się ulubionym tańcem zarówno podczas balów organizowanych przez arystokrację, jak i zabaw klasy pracującej. Twórca wiedeńskich walców i operetek Johann Strauss, syn zwany królem walca, pozostawił nam, proszę Państwa, ponad 500 utworów. Oto niektóre z nich wybrane na dzisiejszy koncert. Zapraszamy do tańca, a orkiestra Walce Straussa. Przed Państwem Orkiestra Dęta gminy Końskowola pod batutą Krzysztofa Dąbrowskiego. Proszę Państwa, aż się prosi, żeby przytoczyć troszeczkę historii batuty. A propos batuty. Otóż batuta, której kształt dzisiaj znamy, proszę Państwa, tak jak i cichy sposób dyrygowania orkiestrą, przyjęte zostały dopiero w drugiej połowie XVIII wieku.
W epoce wcześniejszej dyrygent musiał, proszę Państwa, stać przodem do publiczności. Panie Krzysztofie, proszę słuchać. Gdyż inaczej obecni na sali, na widowni, wielebni, wielmożni słuchacze czuliby się urażeni w swej godności. A cóż mówić, jeśli słuchał koncertu król lub książę panujący? I proszę Państwa, z tych samych względów, proszę Państwa, orkiestra grała kiedyś stojąc, tak więc dyrygent stał przodem do publiczności, nie widząc orkiestry. A że chciał mieć zapewniony chociaż posłuch rytmiczny wśród zespołu, trzymał w ręku długą laskę, którą wybijał takt o podłogę. Ta laska to właśnie ówczesna batuta, a łączy się z nią historia dziwnej śmierci. Otóż, proszę Państwa, kompozytor Jan Baptista Lully, zwany ojcem francuskiej opery, był człowiekiem wielkiego temperamentu. Tłukł batutą, że aż grzmiało, co zresztą słuchacze uważali za rzecz normalną, nie przeszkadzającą muzyce. Niestety, pewnego dnia, panie Krzysztofie, Lully zamiast łupnąć batutą o podłogę, dziobnął się we własną stopę, zranił, dostał zakażenia krwi i zmarł. Co przypomniawszy, wracamy do naszej dzisiejszej bezpiecznej batuty i oto teraz przed Państwem Orkiestra Dęta Gminy Końskowola grająca siedząc pod bezpieczną batutą Krzysztofa Dąbrowskiego stojącego przodem do orkiestry i również chwilami do Państwa. Krzysztof Dąbrowski i jego orkiestra. Tym razem Polka. Tym razem Polka, Tricz, Tracz, Johanna Strausa.
Wielkie brawa, proszę Państwa. Szanowni Państwo, Thomas Bingham, angielski dyrygent orkiestr symfonicznych, wiele lat temu twierdził, że orkiestry dęte są jak najbardziej na miejscu, na wolnym powietrzu i wiele mil stąd. Proszę Państwa, może tak było kiedyś, kiedy pokutowała powszechna opinia, że orkiestry dęte grają głośno i daleko. Ale dziś orkiestry dęte, drodzy Państwo, grają, tak jak Wasza orkiestra, grają koncertowo. Wielkie brawa, wiem co mówię, bo prowadzę koncerty wojewódzkie również co dwa lata. I te orkiestry zawsze budzą pozytywne emocje w społeczeństwie. Są lubiane i podziwiane. Są słuchane. Bezsprzecznie przeżywają swój zasłużony renesans. A są przecież wśród nas, wśród Państwa, miłośnicy muzyki poważnej, operowej, opery, którzy jednocześnie nie potrafią oprzeć się urokowi orkiestr dętych, również tych strażackich, a Wasza orkiestra gminna wywodzi się, jak mamy w notatce, myślę, że uda nam się jeszcze coś przytoczyć z historii orkiestry, ma ta orkiestra korzenie strażackie, stąd również mój stosowny ubiór do dzisiejszego koncertu. Proszę Państwa, są słuchacze, którzy nie potrafią się oprzeć urokowi orkiestr dętych i teraz w wykonaniu orkiestry posłuchajmy czarującej temperamentem, pulsującym rytmem i niezwykłą ekspresją brazylijskiej samby. Wielkie, wielkie brawa, proszę Państwa. Świetne wykonanie.
Proszę Państwa, muzyka, ta najpiękniejsza z mus, to poezja w jej najwyższym wyrazie. Jest bowiem językiem naturalnym, a poddającym się naszej wyobraźni, która jest drugą twórczością. Tak o muzyce pisał niegdyś Piotr Paweł Rubens. Ale muzyka, drodzy Państwo, ma również to do siebie, ma tę właściwość, że potrafi przenosić się w czasie i przestrzeni w jedną chwilę. Za jej sprawą i za sprawą naszej niezawodnej wyobraźni pozostańmy jeszcze przez chwilę, przez dokładnie 4 minuty w gorących rytmach Ameryki Południowej, bo to w wykonaniu orkiestry kolejna samba Holiday in Rio. Szanowni Państwo, polska klawesynistka, kompozytorka i autorka książek poświęconych muzyce dawnej oraz jej problemom wykonawczym Wanda Landowska pisała, że trudności w interpretacji muzyki dawnej wynikają z tego, że jest ona zamknięta w salach koncertowych, na kongresach muzykologicznych lub w klasach konserwatorium. Muzyka, aby być żywa, potrzebuje powietrza, światła słonecznego i swobody, proszę Państwa, tak jak w dniu dzisiejszym, kiedy słuchamy swojej gminnej orkiestry dętej, uświetniającej po raz kolejny doroczne święto róży, na które mieszkańcy tej gminy, zaproszeni goście i przybywający do Końskowoli turyści czekają na to spotkanie cały rok. Proszę Państwa, kolejny utwór w programie orkiestry to Ragtime, nagrany po raz pierwszy w roku 1917 w Stanach Zjednoczonych, choć melodia znana była najpewniej już wcześniej. Wykonywali ją m.in. Louis Armstrong, Dick
Ellington, Benny Goodman oraz Frank Sinatra. Utwór ten pojawił się także w wielu filmach. Choć pierwsze nagranie przeszło niezauważalne, to jednak druga wersja, nagrana już rok później, w 1918 roku, proszę Państwa, okazała się ogromnym przebojem i odtąd datuje się jej późniejsza i obecna popularność. Także wśród orkiestr dętych. I oto za chwilę w wykonaniu orkiestry Tiger Rag. Szanowni Państwo, znany kompozytor austriacki pochodzenia węgierskiego, twórca operetek, Franciszek Lechar, opowiadał kiedyś następującą historyjkę. Pewnego razu miałem dyrygować orkiestrą w małym mieście prowincjonalnym. Przyszedłszy na próbę, stwierdziłem z radością, że orkiestra jest nadspodziewanie liczna. Wśród instrumentów zauważyłem nawet puzon. No, w tej orkiestrze puzonów nie mamy, czasowo nieobecny, ale będą puzony. Ale za to mamy, proszę Państwa, wspaniałe saksofony, klarnety, trąbeczki. O pozostałych już nie wspomnę. Wielkie brawa! W trakcie, proszę Państwa, próby solo puzonu nie wypadło jednak tak, jak należy. I w trakcie tej próby dyrygent zapytał, znaczy gość, który przyszedł, zapytał: panie puzonisto, dlaczego pana nie słychać? Niestety nie potrafię grać, odpowiedział muzyk. Dano mi ten instrument, że tylko po to, żeby zrobić na słuchaczach lepsze wrażenie. Proszę Państwa, wśród muzyków tej orkiestry nie znajdziemy takich artystów, muzyków, którzy zasiadają w orkiestrze tylko po to, jako statyści, by zrobić na Państwu dobre czy lepsze wrażenie. Wszyscy potrafią świetnie grać na swoich instrumentach, o czym już Państwo wiedzą, a utwierdzą się w przekonaniu, słuchając kolejnego utworu, ostatniego w koncercie, w programie koncertowym, bo jeszcze będzie na zakończenie marsz, ale jeszcze jednego utworu instrumentalnego, w którym orkiestra zakończy swój program koncertowy. Joanna, tak? Taksi.
wielkie, wielkie brawa, proszę Państwa. Jest to utwór, który pozwala każdej sekcji zaprezentować się w swojej kadencji. Wielkie brawa, świetne saksofony, klarnety. Nie wspomnę o trąbeczkach, bo to jest mój ulubiony utwór, na którym wiele lat temu grałem. Tu by oczywiście wszyscy artyści, muzycy tej orkiestry potrafią świetnie grać na swoich instrumentach i za to należą się wielkie brawa dla muzyków, dla dyrygenta, dla władz samorządowych, dla pana wójta, dla którego ta orkiestra jest oczkiem w głowie i oczywiście dla dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury. Nie wspomnę, że dla państwa, dla rodzin tych muzyków. Wielkie brawa! Będzie bis, proszę Państwa, bo to marszem Leona Landowskiego, pięknym marszem Leona Landowskiego, orkiestra pożegna się już z Państwem, kończąc swój program koncertowy. A orkiestrą dyryguje Krzysztof Dąbrowski. Marszem Wiwat Leona Landowskiego zakończyła swój program koncertowy, żegnając się z Państwem. Orkiestra gminy Końskowola pod dyrekcją Krzysztofa Dąbrowskiego. Proszę Państwa, dodam, wizytówka Waszej gminy. Świetna orkiestra, którą mam nadzieję będę jeszcze miał okazję zaprosić kiedyś do
na festiwal czy na konkursy, które organizuje w województwie mazowieckim. Wielkie brawa dla orkiestry.